Proszę Państwa, 6,5 minuty do zakończenia spotkania, ostatniego spotkania pierwszego dnia finału Mistrzostw Polski U16 kadetów. Dzisiaj otrzymałem koszulkę z GTK Gdynia. Czekam na kolejne prezenty. Ale ja tutaj nikogo nie faworyzuję. Po prostu obejrzałem wszystkie mecze i mam swoje zdanie. W tej chwili 68 do 50. 18 punktów przewagi żółto-granatowy GTK Gdynia. Akurat kadeci trafili, że będą tutaj play-offy o mistrza Polski. Ciekawe, czy organizator postarał się o wyjściówki. Ciężko będzie, bo jest komplet. Ja nie wiem, czy ja sam załatwię. Na Energo Arena mam mnie załatwione, ale tu jest niedużo ludzi. Dzisiaj komplet. No na tej hali na pewno nie będzie finału, bo by się wszyscy nie zmieścili. Ale na tamtym może być też pełno. No ale rozgrywki młodzieżowe nic nie kosztują, każdy może przyjść, oglądać. Tym bardziej, że nie mam gdzie usiąść. Ale ważne, że jest pan Kociołek z SMS-u, pan Miłoszewski z kadry Polski. Obserwują. Pan koordynator z Polonii też szuka. Pan Witański też już był. Wszystko napiszemy, kto był. A może ktoś za granicę przyjedzie? Bardzo możliwe. I Szenku jest. Te straty to ci nie zapomnimy. Wiesz, co przegraliście? A kto? A pierwszo? Dzisiaj na meczu tu był Mateusz Ponitka obejrzeć. Ja chciałbym tylko pozdrowić pana Romańskiego, który kiedyś stwierdził, że hala na Polonii nie odpowiada standardom rozgrywania mistrzostw Polski. Zapraszam do Gdyni i zobaczy halę. Tak powiedział? No. Na konwiktorski? Że hala pamięta świetność pana Wojtka Królika. Jedenaście punktów przewagi GTK Gdynia. Ty chyba nie nadążył teraz tą kamerą za tym podaniem. Nadążyłeś? Trzy mecze, dzień przerwy i potem dwa. Ale ładny pibocik, no teraz Stawiak, Elbląg, Warmia Mazury. Szkoda, że nie transmitują tego meczu, tylko tamtym, bo tam trochę wieje nudą. A tu powinna być telewizja live. Przecież można się zapytać, który mecz wybieramy. Oj, 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 oj. Rok temu Słupsk w kategorii U16 zdobył wicemistrzostwo Polski i paru chłopaków grało. To się nazywa tak zwany koszyczek? Uproszczony koszyczek. Penetracja, obrzucenie.
Dobra, ja schodzę na dół. 74-55, 20 punktów przewagi GTK Gdynia.